Z analiz, które przeprowadziliśmy do raportu Stawa o rynku dowozów jedzenia, wynika, że niekwestionowanym królem w dowozach pozostaje pizza. Jej udział to jest przeszło 40%. Jest to danie, na którym restauracje mają bardzo wysokie marże, więc mogą przy stosunkowo niskich rachunkach dowozić to jedzenie bez pobierania od klientów opłat za dodatkową dostawę. Swój udział w rynku też ugruntowały burgery, mają tutaj już przeszło 12% udział w rynku. Kuchnia orientalna, najmniej popularne kategorie to sushi, kanapki, kuchnia wegańska i wegetariańska. Ilość zamówień zależy od dnia tygodnia. Najsłabsze dni w dowozach to są poniedziałki i wtorki, około 12% mniej niż przeciętnie. Natomiast piątek, sobota, niedziela, czyli taki szeroko pojęty weekend, to są zdecydowanie najsilniejsze dni w dowozach i tych dostaw jest wtedy o 12% więcej niż przeciętnie. Ale ilość jedzenia, którą zamawiamy, zależy również od kategorii jedzenia na przykład. I tak pierogi przykładowo zamawiane są przede wszystkim w godzinach lunchowych, im później w ciągu dnia, tym mniej tych zamówień. Natomiast pizza, im późniejsza pora dnia, tym liczba zamówień rośnie. 56 zł to średnia wartość rachunku w dowozie, ale ta wartość zależy bardzo mocno od kategorii jedzenia, o której mówimy. I tutaj najniższe średnie rachunki mają pizzerie i kebaby, to jest w okolicach 40 zł. Najwyższe średnie rachunki grubo powyżej 100 zł to sushi. Chociaż popularność zamówień przez serwisy internetowe i aplikacje wciąż rośnie, to jednak zdecydowanie dominuje wciąż telefon. Zamówienia telefoniczne stanowią wciąż około 60% wszystkich zamówień.